Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Już ponad 2000 najmłodszych mieszkańców naszego województwa wzięło udział w Łódzkie Gra w Szachy, projekcie, który od 2020 roku realizuje samorząd województwa łódzkiego. Młodych szachistów zaprosiliśmy do Teatru Wielkiego w Łodzi na wojewódzki turniej szachowy, by w ten sposób podsumować ostatnią, czwartą już edycję Łódzkie Gra w Szachy. Szachy to wspaniała dziedzina ludzkiego umysłu. To praca nad sobą, to praca nad swoimi możliwościami. To są rzeczy, które te dzieci w tym wieku nabywając, nawet nie będą widziały, gdy będą dorosłymi, że wyniosły szereg umiejętności właśnie z gry w szachy w wieku 10-12 lat. W turnieju wzięło udział ponad 200 przedszkolaków i uczniów. Rozgrywki odbywały się w 4 kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale. 57 placówek, no i blisko 100 nauczycieli. Teraz każdy z tych nauczycieli przeszkolił przynajmniej 30. To wiecie Państwo, jak to fajnie rośnie. Mamy już w tej chwili 2000 szachujących dzieciaków. Ratują życie i mienie zawsze w gotowości. W Łowiczu odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Wspieranie strażaków to jeden z priorytetów samorządu województwa łódzkiego. Tylko w tym roku w budżecie zaplanowano dla nich rekordowe wsparcie, bo aż 8,5 miliona złotych. To środki na zakup sprzętu, modernizację strażnic i mundury galowe. Święto w Łowiczu było okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Za działania na rzecz OSP doceniony został marszałek Grzegorz Schreiber, któremu przyznano odznakę honoru. Tłumy bawiły się na festynie rodzinnym w Świnicach Warckich w powiecie łęczyckim. Było mnóstwo atrakcji i to dla całych rodzin. Kolejki ustawiały się do dmuchańców. Mieszkańcy chętnie oglądali także pokazy strażackie i sztuk walki oraz występy artystyczne, a na smakoszy czekały przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Wydarzenie zorganizowane z okazji Dnia Matki było połączone z gminnymi obchodami Dnia Dziecka, a jego partnerem było województwo łódzkie. 8 czerwca zapraszamy na festiwal ogrodniczy do ogrodu przy Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie. Odbędzie się tam kiermasz ogrodniczy, będzie można kupić sadzonki roślin oraz artykuły ogrodnicze i florystyczne wprost od wystawców z łódzkiego. W programie wydarzenia znajdą się także pokazy kulinarne, warsztaty florystyczne, zabawy i konkursy dla dzieci. Wstęp na festiwal jest bezpłatny, a wieczór zwieńczy koncert filmowe piosenki. Niepokorny, przebojowy, bezczelny, lekkomyślny, ale przede wszystkim genialny. Amadeusz to hołd złożony nieśmiertelnemu pięknu muzyki Mozarta. Premiera spektaklu w oszałamiającej inscenizacji Anny Wieczór odbyła się w Teatrze Jaracza w Łodzi. Wykonywana na żywo przez specjalnie w tym celu skompletowaną orkiestrę w towarzystwie starannie dobranego chóru zachwyciła i wzruszyła publiczność.